piersi, gasły oczy, a zbielałe młodzieńcze głowy pogrążały się w nocnej kulisy. Okropna bitwa rozgrywała się na całej linii. Ziemia spłynęła pod oknami krwi. Zachmurzyło się niebo i odezwały się głuche grzmoty, jakby sam Bóg chciał mieszać się między walczącymi. A wtem stało się coś przerażającego, co dech w piersiach rycerzy mogło odebrać. Oto krzyżacy zaatakowali chorążego Marcina z Wrocimowic, trzymającego wielką, świętą dla wszystkich wojsk chorągiew krakowską z orłem w koronie. W jednej chwili żelazne ramiona wyciągnęły się po nią, a ze wszystkich piersi niemieckich wyrwał się ryk radości. Zdało im się, że to koniec, że strach i popłoch ogarną teraz Polaków, że przychodzi czas klęski, mordu i rzezi, że już uciekających tylko przyjdzie im ścigać i wycinać. Czekał ich straszny i krwawy zawód. Polacy rzucili się jak lwy rozżarte. Burza rozpętała się koło chorągwi. Ludzie zbili się w jeden wir potworny. Otucha i nadzieja wypełniła serca Polaków, kiedy powiała znów nad polskimi zastępami odbita chorągiew. Jako znak nadziei, jako znak gniewu Bożego dla Niemców, a zwycięstwa dla polskich rycerzy. Postanowił jednym zmasowanym atakiem rozstrzygnąć losy bitwy na swoją korzyść. Miał przy swoim boku 16 wypoczętych chorągwi. Sam stanął na ich czele. Po jego boku stanęła większość dostojników zakonu. Zaskoczenie i siła uderzenia miały przychylić szale zwycięstwa na jego stronę. Nie będę uprzedzał faktów, ale manewr wielkiego mistrza nie zaskoczył Polaków. Wielki mistrz pruski Ulrich von Jungingen, nie chcąc wyjść z uderzenia, ponowny atak nakazał. Zatoczył koło z chorągwiami, skutkiem czego jego wyborowe chorągwie znalazły się nieopodal miejsca, w którym stał Władysław Jagiełło. Spostrzeżono wraz niebezpieczeństwo, ale nie było czasu się cofać. Zwinięto jedno znak królewski, a straż królewska murem wysunęła się naprzód, aby pana piersiami zasłonić.
widok krzyżaków. Dreszczem mógł przejąć najpodważniejsze serca. Był to bowiem sam kwiat i wybór rycerstwa. Sam wielki mistrz jechał przed nimi w białym, szerokim płaszczu. Jego celem były jednak siły główne Polaków. Nie chcąc rezygnować z zaskoczenia,